Kolejny odcinek. Dzień dobry. Idziemy pod salą 15. Udało nam się przejść przez kontrolę. Także o, i Marcin tutaj jest. No to jest sala 15. Więcej światła nie ma. Kingi Adamskiej. To jeszcze pani Kinga. Wcześniej my tutaj mamy. Przepraszam bardzo, żeby osoby wchodziły do sali. Proszę nie zostawiać wejścia. Tutaj odbywają się. Ktoś chce wejść, ktoś chce wejść. Tak, tu jest. No i idzie delegacja. Ale było tego światła, prawda? Było dużo światła. Tutaj nazwiska wołają niepotrzebnie, by się coś filmowało, dlatego wyłączam mikrofon. Aha. No to się mądre, ale ty chyba już dzisiaj nie, w szkole nie jesteś, co, kochany? Ten Szymon to mnie no po prostu powala z nóg. Na wszystkich imprezach naszych jest. Trzeba dokumentować tą hołotę cholerną. O, jest Basia. Mówi to i żywo. Proszę Państwa, najmocniej przepraszam, tutaj odbywają się rozprawy sądowe inne. Jest Państwa sporo i jeżeli każdy będzie z Państwa rozmawiał, będzie głośno. Będą Państwo zakłócali inne rozprawy. Prosiłbym o zachowanie. Ja nie myślę, żeby tutaj się działo coś przekraczającego normy współżycia społecznego najmocniej, i kultury zachowań. Nie ma dalszy. Odbywają się rozprawy, zebrało się więcej osób i jak każdy zaczyna mieć, jest coraz głośniej. No to wie pan, trzeba się cieszyć, że przyszli obywatele, w imieniu których tutaj się ten wydarzył. Las Birman przyszedł do Macbeta. Trzeba się cieszyć z tego, że obywatele interesują się, bardzo się cieszymy, tym, jak działa wymiar sprawiedliwości, organa, jak działają, prawda? Mnie osobiście to cieszy. Jest najgorzej, kiedy to wszystko dzieje się w próżni, kiedy panowie się staracie, prawda? Nic nie wychodzi. A potem prokuratura albo sąd wypuszcza, prawda? Przestępcę. To jest, myślę, moment być może najbardziej frustrujący dla dobrego policjanta. Uprzejmie poprosiłem o... Słuchaj. Wszystko to rozumiemy, wszyscy
tutaj dołożył wszelkich starań, żeby... Dlatego, że to jest do podjęcia wewnętrzna decyzja. Czy powstrzymać, że nie są wezwani świadkowie? To są te krótko, on powinien już mieć decyzję. On ma, szkoda, że go to samo. Proszę kurde. I szeroko uzasadnione. Słuchajcie. Uzasadnione numer 10. Ja jestem z prawnicą rodziny, bo ja mój dziadek. Nie wszystko wygląda. Krytycznych, ale są to. Marcin, ja kręcę, żebyś mnie później nie mówił, w Krakowie, że ten, także, o, ale to także. Znaczy, gdyby na manifestacji, na manifestacji tak? 3 dni temu, tak? Bo dzisiaj czwartek już, tak, prawda? Tak. Ja ten rozmawiam z jednego robotą. No, wykonawców woli ochroniarzy. Nic nie stało. Kogo przed nim? No właśnie. No ale to są poszeretki. To ma przyszedę, bo kiedy nie obrócić, ale mówię, że poseł jest osobą najwyższego. A mam mamę. Ja powinienem być tam do wnętrza wniesiony przez policję. Wniesiony przez policję. A policja zredukowała się do poziomu podnóżka ochroniarza. O której tu jest? 9.30, tak? Pani tu powiedziała, że 15 minut póki co będzie późno. Mogę ci nie wiedzieć? Ale planowane? Planowane było 9.30. Ja na przykład... Kto panu wróci? To sprawa. Zmieniona? Godzina może być. Zmieniona? 15 minut. 15 minut opóźnienia. Może być opóźnienie. O sprawdzenie, czy numer sali nie został zmieniony. Nie, jest. Jesteś na tym, jesteś na tym. Co to? Co to za szepty na ucho? Tajne przez poufne. To wprawdzie nie. Wprawdzie nie zarządzi mnie. Ale niejawne są wszystkie rozmowy w kuluarach. No tak. Tak, podobno opóźnienie będzie 15 minut, tu jest Grzegorz Braun, 9.30. O, no właśnie, 9.30, także jeszcze raz, zobaczymy, tu jeszcze trzeba będzie, nie podawaj dłoni, unikaj dotykania poręczy i klamek, o, tak, zachowaj bezpieczną odległość, parametra, czyli to są te instrukcje jeszcze tego starego, no nie będę wymieniał nazwiska, którego sprawie tam właśnie dzisiaj jesteśmy. Unikaj dużych skupisk ludzi. O kurczę, tam się nie można zebrać rodzinnych jakichś tam specjalnych demonstracji. Do pomieszczeń wchodź pojedynczo. O, przecież. Thank you.
chyba że drzwi są takie bardzo duże, no to wtedy można parami ewentualnie. Także tu jest. W oczekiwaniu na pokrzywdzenie od Boga. W sprawie Grzegorza Braun, Danuta Kania. Prosimy na salę strony postępowania. To jest pana Grzegorza Braun, pana Grzegorza Płaczek i pełnomocnika. Posiedzenie jest bez udziału publiczności. A dlaczego? Na jakiej podstawie? Asystentem posła jestem, proszę pana, proszę mnie wpuścić. Na podstawie artykułu 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Proszę poczekać. Momencie. Proszę mnie wpuścić na salę. Pani sędzia, przepraszam, jeszcze jest pan tak. Spokojnie. To samo będzie. Jawność jest wyłączona przez powiedzenie sędziego. Do momentu nie przetwarnia. Ja jestem również. Ja wiedziałem, że to numer odwagi. Jak można? No jak można? Czy pan Grzegorz Płaczek jest obecny? Nie. Nie. Nie ma pana Grzegorza Płaczka. Każda rozprawa w Polsce jest jawna, dopiero sąd może wyłączyć jawność. Dziękujemy. Proszę pana, to nie jest rozprawa, tylko to jest posiedzenie. Sąd zarządził, że pan poseł Braun ma uczestniczyć w rozprawie i druga strona, posiedzenie. A jak sąd zadecyduje, że macie strzelać do nas, to też pan zaszczelił. Proszę pana, proszę nie zadawać takich pytań. To jest procedura karna, gdzie sąd decyduje o porządku rozprawy. Nawet na utajnionej sprawie strona ma prawo wezwać jednego męża zaufania. Dwóch mężów zaufania. Jednego przy utajnionej. Sąd zadecydował i poseł Braun przyjął to do wiadomości i nie wyszedł do pana, żeby pan wszedł jeszcze raz. Panie Kupisz, ja pana informuję, że sąd zadecydował niezgodnie z prawem. Co pan na to? Niezgodnie z zadecydowaniem. Proszę pana, ma pan drogę odwoławczą od tego i proszę się odwołać. To jest odpowiedź. To jest nieprawidłowe, jak nie udzielenie pomocy Grzegorzowi Braunowi w Krakowie przez policję. Była taka sentencja z niekopomnej komedii Sami Swoi. Sąd sądem, a sprawiedliwość i tak musi być po naszej stronie. Jakbyśmy byli złośliwi, byśmy się śmieli, że komendantowi bombę Ukraińcy podłożyli i że nic nie zrobili w tej sprawie. Czyż musi być koniec. Nie, bo to są nasi przyjaciele przecież. A jak bomba wybuchła, to nic nie zrobili. Się śmiali, proszę pana, tutaj się odbywają inne rozprawy i proszę pana o zachowanie ciszy, bo tutaj są w pobliżu inne sale rozpraw. W okularkach sobie się śmieli, że atakują są rozprawy. Proszę pana, po drugiej stronie jest sala rozpraw i sąd proceduje. To może się pośmiejemy, jak drugą bombę Ukraińcy podłożą. No już się pana wyniesiemy teraz? Nie, bo powodu czy śmiechu. Może drugą bombę podłożą nasi przyjaciele. Wyłączają jawność, to jest jawność. Wstyd i hańba. Musi być koniec tej kompromitacji, tej żenady. Autokompromitacja postępuje w postępie geometrycznym. Wstyd, hańba. Przepraszam. Czyli sprawa nie może być jawna, znaczy, że coś do ukrycia. No także... Sędzia. Panie Danuta Kania. Danuta
No, tak. Nie ma ich. Który ma damę? To jest prokuratura rejonowa, Warszawa, Praga Południe, o kurczę, skąd ja to znam? To jest ta sama prokuratura Praga Południe, w której taki jeden pan, nie będę wymieniał nazwiska, prokurator, cały czas ściga naszych i ten jest Ukraińcem z pochodzenia i broni tych Ukraińców, którzy obrażają Polskę, dosłownie. I nie wykluczone, że to jest ten sam prokurator, co jest tutaj. Kuponowa. To trzeba objąć na wyższym poziomie tajemnicy. Jeszcze, że zniszczyli telefon, zniszczyliśmy Grzegorza troszkę telefon. Może w ręki oddali i w całości. Tak, ale rozumiem, oni po prostu nie chcą się kompromitować z kamerami. Wolą po cichu. Jeszcze posiedzenia bym nie rozkończyła, bo to mówi. Już fajnie nie jest. Posiedzenie się odkrywa. Mamy ewidentny wniosek, to, że niektóre zwierzęta mocno boją się twarzyć. Mamy na to, że to jest Thank you.
Macie zaznaczone na to posiedzenie? A, 15 minut tylko. Kolejna to jest 9:45. 15 minut tylko wyznaczone na to posiedzenie. Co? Ja mówię 15 minut tylko, bo następna sprawa jest 45 po, a tu jest 9:30, 45 po, czyli 15 minut tylko na tą sprawę. Czyli czekamy. Nie, 15 minut, Basiu, jest przeznaczony na tą sprawę tylko. 15 minut tylko na tą sprawę posiedzenie. Także powinno być ten. Mieli gotowe wszystko. No. Jak oni zapoznali się z materiałami wcześniej, to powinni mieć już pani sędzia. Sędzia powinna mieć. Poglądała trochę filmów. Taką jedną prokurator, która była przyjeżdżona, pracowała niedawno i miała tą sprawę, co była w Gdańsku. To mówiła tam, dokumentacja 700 stron. Na każdej stronie powinna być parawka. Nawet to nie było ruszone. A wyrok był z góry. No tak. No to ona akurat prowadziła to. No i niestety przegrała. Żeby tam nie zasnął. No dobrze, zobaczymy. Jest 15 minut tylko wyznaczone na tą sprawę, czyli na te posiedzenie. Na rozprawę. Rozprawa odbywa się posiedzenie. Tak. To, no to jest niewykluczone, że już sąd ma wyrobioną opinię. Sąd już ma napisane wszystko, tylko trzeba. Dlatego to tak tyle trwa. Na żywo? Nie, tylko na telefonie. Ja później tam na
na swój kanał. Na YouTube. Proszę. Jesteśmy na poziomie zerowym chyba w tej chwili. Tak, zero. Nie smuć się, Basiu, nie smuć się. Wszystko będzie dobrze. To też było. No tak, no to Zumowski, oczywiście, że Zumowski, a nie Szumowski. Sześć siedemdziesiąt
pod metr za ogrzewanie. A przecież tak. Grzeją 5 miesięcy tylko, tak? Więc trzeba to pomnożyć, czyli przeszło 12. Tak. Takiego mieszkania to niecałe 70 metrów, 457 zł miesięcznie. Tak, tak. Tak. Dajcie spokój za ogrzewanie. A Polacy są bogaci. No tak. Jak oni nie będą to dostawać. 28 miliardów poszło w euro, tak? Dla sąsiadów. Trzeba dbać o front ukraiński. No. A Paweł nam się na przykład z karty możecie wyjść 800 zł, a Ukraińcy 1000. A jak naciśniecie ukraiński język, to nie chcecie, to jest wymowany 2000. Tak? Do 3000. No tak wczoraj ktoś tam ma... A w już napisał, ale ja sobie poszłam. Sprawdziłaś. Miałam 2000, bo to by się chciało. Ale jak wpłacasz tą takie banki, jak wpłacasz, to musisz podać źródło. To jest nie Santander. Podać źródło, to źródło. Santander mam tylko maklerski rachunek. To mi tak zjeżdża. Ale nie wiem, czy to nie jest nielegalne. Wiesz już. Nie, to jest... No, żądają, żeby podać źródło, skąd masz pieniądze. No jak za komuny. Za komunię takiego nie było. Niestety, słuchajcie, pierwsze rozporządzenie, które było w tych maskach sąskich, to przecież ja zanalizowałam na 18 Kręcę. Aha, słyszałeś o tej ustawie 35? Nie. W ustawie 35 chcą nakazywać szczepienie dobrotliwym. Nakazywać? Tak, nakazywać chcą w nowej ustawie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pan minister Wąsik chce nam zrobić nakaz zabiegów medycznych i szczepienia, zabierać mieszkania, zabierać samochody, dokwaterowywać ludzi z uchodźców z Ukrainy, po to, że oni teraz mają tam na Ukrainie zimno, to chcą jeszcze sprowadzić 10 milionów, żeby im było tutaj lepiej, to nas by wysiedlili. I w tej ustawie o ochronie właśnie ludności jest napisane, że my mamy cierpieć z tego powodu, bo są dwa nowe stany, oprócz jednego to pogotowia i zagrożenia. I mogliby znowu robić takie rozporządzenia, jak robili przez dwa lata od 2020 roku, tylko tym razem skutecznie i jeszcze bez odszkodowań by to robili. Firmy by mogli zamykać samochody, zabierać i bez odszkodowania. No tak. No już policja podobno chodzi po niektórych tam osiedlach, mieszkania i robią zdjęcia. Tak, co jest? Jakie są samochody? Tak, no bo... Dobra. No bo liczą na to, że tam gdzieś później będą rekwirować dla potrzeb wojska, czy tam... Albo Ukrainy. Przyszłam prezent na święta bombę dla komendanta. No tak. No powiedzą, że to ruska bomba. No tak. O. Szanowni Państwo, sąd o godzinie 12 ogłosi
swoje postanowienie. Dzisiejsze wydarzenie ma status posiedzenia, nie zaś rozprawy. I temu zawdzięczacie Państwo wyłączenie jawności i niedopuszczenie przez Wysoki Sąd do uczestnictwa w tym posiedzeniu kogokolwiek poza stronami, skromnie dziś reprezentowanymi wyłącznie przeze mnie. Pan Grzegorz Płaczek, jak wiemy, zajęty innymi społecznymi, publicznymi sprawami na południu Polski, jest z nami duchem, ale nie mógł stawić się tu dziś osobiście. Podtrzymałem w całej rozciągłości zażalenie złożone na postanowienie prokuratury. Wysoki Sąd odczytał kluczowe ustępy postanowienia prokuratury o umorzeniu śledztwa. Jest ewidentne, że to postanowienie prokuratury zapadło na podstawie wyłącznie zeznania pana Szumowskiego, który jest przestępcą wielorakim w tej sprawie. I to zadowoliło, to wystarczało prokuraturze, żeby stwierdzić, że nie ma znamion przestępstwa. No, jakie jeszcze, pytałem Wysoki Sąd, jakie jeszcze znamiona musiałyby się ujawnić? To znaczy, czy samo ewidentne, bo uwiecznione kamerą między innymi pana prezesa Kani, którego powołałem już wstępnie na świadka w tej sprawie, uwieczniony moment agresji ze strony Łukasza Szumowskiego, eks-ministra, miażdżenie drzwiami, dociskanie do framugi, no, czy prokuratura uznałaby, że dopiero odcięcie ręki posłowi wyczerpuje znamiona przestępstwa. Zwracałem Wysokiemu Sądowi uwagę na to, że w żadnym wypadku nie należy tej sprawy traktować jako sprawy personalnie rozgrywającej się między uczestnikami zdarzenia. Tak? To nie jest kwestia osobistej, broń Boże, animozji. Jesteśmy uczestnikami życia publicznego, a ja w tej sytuacji z całą pewnością występowałem jako funkcjonariusz publiczny. Zatem utrudnianie działania funkcjonariuszowi publicznemu, gdybym nawet nie prowadził interwencji poselskiej, to samo w sobie jest już akt przestępczy, ponieważ była to interwencja poselska, w związku z tym stwierdzenie przez uwiecznione, zarejestrowane przez Szumowskiego, że na interwencję odpowie, odniesie się do niej, kiedy będzie chciał, było zadeklarowaniem woli niedopełnienia obowiązków i złamania prawa w ten sposób. Sprawa zniszczenia telefonu jest, zdawałoby się może komuś, że to jest jakaś sprawa drobna. No, Grzegorz Płaczek musiał pójść, prawda, do kogoś, kto zmieni szybkę w telefonie. O cóż tutaj sprawa nosi? No, szanowni Państwo, jeśli ludzie mający taki status w życiu publicznym, jak eksminister, poseł, eksposeł, zrzekł się immunitetu, w związku z tym rzecz nie będzie procedowana w Sejmie, zrzekł się immunitetu już poprzednio, tak po prostu wypisał się z Sejmu. Człowiek, który wpływał na opinię publiczną i którego działaniom i zaniechaniom można zasadnie przypisywać konsekwencje w postaci uszczerbku na zdrowiu, życiu, mieniu wielu Polaków na pierwszym etapie walki z mniemaną pandemią, czyli walki z narodem polskim prowadzonej przez władze warszawskie. Jeżeli by taki człowiek miał pozostać bezkarny, no to będzie to pieczętować bezprawie tamtego okresu, który nie jest bynajmniej okresem zamkniętym. Widzimy to właśnie po poniedziałkowej rozprawie przed Sądem Izby Lekarskiej w Krakowie. Widzimy, jak instancje, placówki związane z medycyną, jak uzurpują sobie status de facto eksterytorialny.
de facto eksterytorialny na terytorium Rzeczypospolitej, prawda? To jest ciekawe, że policja tam w Krakowie, policja, słuchajcie panowie policjanci, policja wystąpiła jako popychadła ochroniarzy zatrudnionych przez Izbę Lekarską. Policja sformowała front przeciwko opinii publicznej i przeciwko dwóm posłom prowadzącym interwencję poselską. Policja, która powinna była nas wnieść tam na rękach i umożliwić nam prowadzenie interwencji, policja wystąpiła w charakterze zbliżonym do sytuacji opisanych w gangsterskich filmach typu Ojciec Chrzestny, prawda? Gdzie policja chroni gangsterów. I to oczywiście była policja w Krakowie. Tutaj, chwała Bogu, pod Warszawą natknąłem się na solidnych, uczciwych funkcjonariuszy i mam nadzieję, że ten trend tutaj zwycięży, bądź co bądź właśnie wtedy to procedowanie na posterunku policji nie pozostawiało niczego do życzenia. Bardzo solidnie policjanci wykonali swoje czynności, dokonali oględzin, także zranionych części ciała i wszystko to skrzętnie zapisali. Prokuratura, szanowni państwo, prokuratura, wszczynając śledztwo, prokuratura potwierdziła, że mamy do czynienia z poważnymi deliktami. I umorzenie tego na podstawie zeznań delikwenta, który w tej sprawie jest przez nas wskazany jako przestępca, no to jest bezczelność i łajdactwo. Prosiłem zatem Wysoki Sąd, by nie dodawał zła do zła i by tej bezczelności i łajdactwa prokuratury nie pomnażał przez zaniechanie działania w tej sprawie. Tyle. O 12 dowiemy się, co sąd postawił. Ja mam pytanie. Czy wiemy, który to prokurator to podpisał? Wiemy, tak. Dlatego, że prokuratura Praga Południe jest słynna z tego, że ona Polaków gnębi cały czas i szuka sama sprawy. Pan Mariusz Czapliński, prokuratury rejonowej Warszawa, Praga Południe. Mariusz Czapliński. Człowiek swoimi działaniami obrażający zdrowy rozsądek, prawo i, przepraszam za słowo, poczucie sprawiedliwości. A tam jest więcej tego typu takich prokuratorów właśnie w Pradze Południe, w prokuraturze Pragi Południe. Życzę panom policjantom, żeby tych prokuratorów kiedyś w kajdankach wywozili na Białą Łękę, żeby panowie jak najszybciej awansowali i mogli przyczynić się do oczyszczenia naszego państwa, żebyście panowie mieli ten zaszczyt pełnienia waszej służby w momencie, kiedy Szumowskiego, Czaplińskiego et consortes, kiedy o nich upomni się wymiar sprawiedliwości. Także czuj duch kajdanki w pogotowiu i prędzej czy później, panowie, ojczyzna was wezwie do takiego działania. A panie pośle, czy pan jako poseł wybrany przez ponad milion obywateli ma takie same prawa jako osoba publiczna jak policja, że nie można napadać i uciągniać? Ja jestem tak, to jest kategoria funkcjonariusza publicznego. Poseł należy do kategorii funkcjonariusz publiczny i dlatego napaść na funkcjonariusza publicznego, nawet poza trybem interwencji poselskiej, po prostu w trakcie pełnienia obowiązków poselskich, jest przez prawo postrzegana jako przestępcze działanie samo w sobie. Tak? Dziękuję. To jeszcze się zobaczymy, usłyszymy, pewnie przerwiemy transmisję, no i trzeba będzie zawiadomić kolegów przy wiejskiej, że pewnie możemy mieć kłopot ze zdążeniem na konferencję prasową. Dziękuję. Dziękuję. Czytam powodzenia. Także ja będę kontynuował. Dziękujemy bardzo i będziemy śledzić losy. Ale jakiś lokalik jest tutaj niedaleko. Wrócimy pewnie do szalaka. Zresztą, tak, no.
to co? Na Bibi jedziesz teraz? Trącimy na kranie. No tak, muszę syna zawieźć do tego to podrzucisz mnie, to podrzucisz mnie centralny. Znaczy po metro. Dobrze, metro. No, po drodze. Czy te plakaty to komuś... No, na razie, do zobaczenia.